na wstępie, gdyś miałam tyle zleceń, że mogłam już zarobić sobie około 2000. I były już nawet momenty w tej rozmowie, gdzie pan twierdził, że chyba mnie musi podać na policję. Ja w ten sposób zdobyłam wiele współprac z agencjami, stawiając właśnie na takie po prostu ofertowe, bezpośrednie maile, a nie tylko przesiadując na grupach dla copywriterów i gdzieś tylko tam polując na to, aż ktoś doda ogłoszenie. Jeśli ktoś chce współpracować z agencją, to spoko, tylko niech nie liczy, że zwłaszcza na początku, tak, na duży hajs. W którymś momencie przychodzi ten moment, że jednak chcesz przeskoczyć ten taki finansowy pułap, a tego agencje już ci nie są w stanie często zaoferować, tak? Jakichś znaczących podwyżek, dużo wyższych stawek. To teraz najważniejsze pytanie, czy copywritingu w tej branży jest hajs? Jest. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Czy jest coś takiego jak kobieca specjalizacja? Czy kobieta może pisać o frezarkach CNC i podnośnikach siłowych? Jak dostać zlecenie w agencji i czy warto bazować na samych agencjach? Jak zadbać o głowę, kiedy siedzisz sam w domu, a potrzebujesz czasem wyjść do ludzi? O tym dzisiaj rozmawiałem z moją gościnią Mileną Dzikowską. Siema Milena. Ostatnio napisałeś za pieniądze. Tak naprawdę właśnie oderwałam się od pisania o tym, jak przymocować altanę do kostki brukowej, ale to dopiero jestem w trakcie pisania, a jeśli chodzi o taki skończony tekst, no to fajny, długi artykuł na 8000 znaków ze spacjami o urządzeniach pomiarowych w CNC. CNC, No, konkretnie przemysłowo, czyli tak jak lubię. Że nie cackasz od razu, wierzesz na frezarki. Konkretnie. Ja chciałem o to podpytać, bo pierwsze pytanie powinno być, pierwsze pytanie po tym, co napisałeś za kasę, powinno być o to, skąd decyzja o copywritingu, ale strasznie mnie to kręci, skąd decyzja o wejściu w branżę przemysłową u kobiety. Wiesz co, tak naprawdę wpłynęło na to kilka czynników. Zacznijmy od tego, że ja w ogóle gdzieś tam środowiskowo jestem uwarunkowana, jeśli chodzi o te tematy budowlane, dlatego że mój mąż pracuje w branży budowlanej, mój teściu pracuje, mój szwagier pracuje, a kolejny szwagier jest operatorem maszyn CNC, więc tak poniekąd gdzieś ta branża techniczna mnie otacza od kilku lat, no to na pewno ta jedna kwestia, tak? A druga, od kiedy pamiętam, jak zaczynałam pracować jako copywriterka, to moje pierwsze zlecenia dotyczyły typowo właśnie technicznych tematów. Były to frezarki, jakieś tam siłowniki hydrauliczne, ścianki działowe. I to dlatego, że agencja, o której gdzieś tam się zahaczyłam, jak zaczynałam pracować, miała bardzo dużo takich tematów technicznych. I tak naprawdę dali mnie na... wrzucili w gorącą wodę, tak? I zaczynałam od takich w ogóle tematów, mam gdzieś tam historię z copywritingiem. Okej, no to teraz powiedz w takim razie, skąd się w tym copywritingu wzięłaś? Co spowodowało, co sprawiło, że pomyślałaś sobie, chcę zarabiać kasę za pisanie? O, no to w ogóle była, nie będę oryginalna, jak powiem, że zawsze chciałam pisać i to była moja pasja, ale tak naprawdę ja nigdy nie wiedziałam, no nie wiedziałam, czym jest copywriting, tak? Od dzieciaka pisałam opowiadania, jakieś tam wiersze, nawet gdzieś popełniłam artykuły do takich czasopism, nie wiem, jedna to była w ogóle gazetka parafialna, więc to było gdzieś taka ta droga. No ale w ogóle zupełnie gdzieś te moje ścieżki wybrałam inne drogi, tak? Bo co prawda byłam na filologii polskiej ze specjalnością dziennikarską, ale do pracy poszłam
do firmy transportowej. To była moja taka pierwsza konkretna praca i dość, nie powiem, bo ciekawe miejsce, tak? Na pewno mocno rozwojowe, dużo się nauczyłam, poznałam fajnych ludzi, no ale jednak to nie było to. Nie czułam się w ogóle w tym transporcie pewnie. I po roku, dwóch latach pracy w tej firmie spedycyjnej zaczęłam grzebać, tak, w Google'ach. Praca związana z pisaniem. I w ogóle jakie to było dla mnie zdziwko, tak, jak w ogóle usłyszałam o czymś takim jak copywriting, bo myślałam, że jest albo dziennikarstwo, albo pisanie książek, tak, że to jest jedynie taka możliwa praca gdzieś tam z tym słowem pisanym, a tutaj w ogóle całkowicie coś totalnie nowego dla mnie. No i poniekąd od razu w to nie poszłam. Zaczęłam się interesować, to jest copywriting, nawet w trakcie złożyłam sobie aplikację do jednej z redakcji w moim pobliskim mieście. Prawie zostałam dziennikarką, tak powiedzmy, bo gdzieś tam mnie chcieli, ale nie wiem, jakoś ta droga zupełnie się znowu inaczej potoczyła i koniec końców to hasło copywriting tak mocno we mnie gdzieś tam się zakotwiczyło, że zaczęłam czytać, szukać, trafiłam na Usemy, trafiłam na grupy facebookowe i tym sposobem poznałam, co to w ogóle jest ten copywriting. No to teraz najważniejsze pytanie, czy copywritingu w tej branży jest hajs? Jest. Jest, tylko tak naprawdę ja dopiero go, wydaje mi się, że odkrywam. Bo powiem teraz coś, nie wiem, chyba może niepopularnego, bo tak się mówi, że żeby rozwijać tą swoją właśnie markę, szukać klientów indywidualnych, prywatnych, gdzieś tak krążyć pomiędzy takimi, stawiać na siebie, ale ja bardzo długo stawiałam na agencje marketingowe. I tak naprawdę dopiero gdzieś, nie wiem, dwóch lat zaczęłam bardziej stawiać właśnie na tych klientów indywidualnych i właśnie zaczęłam czuć rzeczywiście, że ten hajs, tak jak mówisz, jest większy. Ale długo działałam z agencjami. I chociaż mówię, to jest, nie jest popularne, tak? Gdzieś tam... Okej. Mówisz, że sporo pracowałaś z agencjami, że dopiero od... dwóch lat odchodzisz trochę od agencji. Jakbyś tak mogła powiedzieć, co różni pisanie dla agencji od pisania dla klientów, nazwijmy to, bezpośrednio? Jejku. W ogóle w agencjach zawsze lubiłam to, że tą taką stabilizację, no bo jednak nie ukrywajmy, gdzieś te zlecenia dostajesz, masz ten napływ zleceń, można fajnie gdzieś poczuć tą właśnie taką stabilność. Dostajesz wytyczne. Zazwyczaj jakieś to wiadomo są właśnie, jakie masz frazy kluczowe dodać, jaka jest długość tekstu. Nie martwisz się gdzieś tym taką na pewno opieką nad tym klientem, kontaktem z klientem. Po prostu wykonujesz swoją pracę. To jest w agencjach fajne. No i to na pewno właśnie to są największe wyróżniki, tak? Różnice pomiędzy klientem prywatnym, gdzie jednak gdy masz swojego klienta, no to wtedy już dochodzi cała ta otoczka. Kontakt, opieka, ogarnianie właśnie SEO, większe zaangażowanie i bardziej właśnie taka, jakby to powiedzieć, no czasochłonność w tym jest, tak? Dlatego ja bardzo lubiłam właśnie współpracę z agencjami i lubię do tej pory, bo nadal współpracuję z agencjami i ceniłam ten taki komfort, no ale jednak gdzieś w którymś momencie przychodzi ten moment, że jednak chcesz przeskoczyć ten taki finansowy pułap, a tego agencje już ci nie są w stanie często zaoferować, tak, jakichś znaczących podwyżek, dużo wyższych stawek. No i wtedy jednak trzeba postawić na tego prywatnego klienta. W ogóle fajne może być też łączenie, tak, współpracy z agencjami plus do tego właśnie z tymi klientami indywidualnymi. I ja trochę obieram taką drogę, że bardzo cenię nadal współpracę z agencjami, ale nie mogłabym tylko się na tym opierać,
I stąd też właśnie gdyś ci klienci indywidualni do tego dochodzą. Kumam. To co mówisz, to jest fajne, no bo cały trud wkładany w pozyskiwanie i obsługę klienta jest po stronie agencji. To jest fajne. Nie kontaktujesz się z tym klientem, chociaż są agencje, które zaproszą cię na spotkanie z klientem, ale część z nich, większość właściwie z nich podpisze klauzulę poufności, że jakby to będą udawać, że to oni piszą. Więc to nie jest fajne, no bo wtedy sobie do portfolio tego nie wstawisz. Ale jakbyś mogła powiedzieć w takim razie, jak dostać się do agencji jako copywriter? Czy masz jakieś sprawdzone patenty na to, jak dostać się do agencji jako copywriter? Dlatego, że wielu początkujących zwłaszcza pyta, jak dostać zlecenie w agencji? Ja zazwyczaj pytam wtedy, ale dlaczego chcesz do agencji? I oni nie wiedzą, dlaczego chcą do agencji, bo myślą, że wiesz, agencja to będzie dużo zleceń i dużo pieniędzy, nie? Więc jakbyś mogła jeszcze przy okazji ten mit rozwiać, to byłoby spoko. Czyli jak się dostać do agencji i czy to myślenie początkujących ma sens? No, jeśli ktoś liczy właśnie na fajny hajs w agencji, no to może powiem tak. Ja zaczynałam właśnie pracę jako copywriterka te 6 około lat temu od współpracy z agencją. Dostałam 8 zł za 1000 znaków ze spacjami. No więc nie była to jakaś zawrotna kwota. No chociaż to było 6 lat temu, no ale to i tak, no wiadomo, była bardzo niska stawka. Także nie mogłam liczyć na jakiś fajny hajs. Na pewno była to fajna gdzieś tam namiastka tej stabilizacji, tak? Napływu zleceń. No ale hajsowo to gdzieś tam nie ma co liczyć właśnie na takie, że tak powiem, kokosy, tak? Jeśli chce się współpracować z agencją, no to warto wziąć pod uwagę to, że jest ta stabilizacja i w ogóle fajnie jest, można fajnie się uczyć współpracując z agencjami, tak? No bo wtedy gdzieś tak można ćwiczyć sobie ten warsztat, uczyć się, wybijać, tak, rozwijać, to jest naprawdę fajne. Ale wbrew pozorom nie jest tak łatwo zarobić, zwłaszcza na początku w agencji. I u mnie to w ogóle była wyrozumiała agencja. Bo jak na to, że ja byłam totalnie początkująca i miałam tam może, nie wiem, 2 jakichś klientów indywidualnych, takich do skoku i potem nagle ta agencja, to oni mnie poniekąd uczyli, tak. No wiadomo, nie pisałam, nie wiem, chłamu totalnego, bo wtedy pewnie by od razu mnie streślili. No ale dużo miałam właśnie feedbacku, wskazówek, jakichś porad, poprawek mnóstwo, tak, więc może to 8 zł w sumie nie było takie złe, tak, jak na to, że ja gdzieś tam się uczyłam. No jeśli ktoś chce współpracować z agencją, no to spoko, tylko niech nie liczy, że właśnie na początku, tak, na duży hajs. Okej, okay. No i jeszcze to dostanie się do agencji. Jakbym, załóżmy, że zaczynam copywriting od jutra, przeczytałem książkę, zrobiłem jakiś darmowy kurs na YouTubie i chcę dostać zlecenie w agencji. Jak powinienem do tego podejść? Ja miałam taką jedną taktykę. W sumie są takie 2 drogi trochę, tak? Bo warto zwrócić uwagę na to, że na grupach dla copywriterów ze zleceniami, tak, na słynnym Facebooku, czasami agencje wystawiają. Wystawiają zgłoszenia, że szukają copywriterów, tak? I w ten sposób gdzieś można te zlecenia zdobyć. I chyba podejrzewam, że właśnie u mnie tak było z tą agencją. No to właśnie jest jedna sprawa, a druga droga, no to jest po prostu uderzanie, tak, do agencji. To nie jest tak, że nie wiem, klienci i agencje przyjdą do nas, tak, zwłaszcza jak zaczynamy, tylko my powinniśmy wyjść z inicjatywą. Dlatego takie po prostu maile, tak, ofertowe gdzieś z przedstawieniem siebie, swoich usług, swojego doświadczenia, to jest też dobra droga. Takie bezpośrednie uderzanie do agencji. I co prawda to i tak nie jest łatwe, bo jednak sporo osób uderza do agencji, ale gdzieś odpowiednio skonstruowany mail, cierpliwość, no i próby w końcu czymś skutkują. Ja w ten sposób zdobyłam wiele współprac z agencjami, stawiając właśnie na takie po prostu ofertowe, bezpośrednie
maile, a nie tylko prześladując na grupach dla copywriterów i gdzieś tylko tam polując na to, aż ktoś doda ogłoszenie. No bo to nie ukrywajmy, na grupach jest ogromna konkurencja. Często już doświadczeni, tak? Copywriterzy też próbują zdobyć zlecenie. No i początkujący copywriter no ma jednak, no nie jest mu łatwo, tak? A kiedy wyjdzie z jakąś ofertą do kogoś, no to może przykuć uwagę, może zainteresować i w jakiś sposób gdzieś tam zachęcić do siebie, tak? Jasne. Ja mam takie jedno spostrzeżenie, jeśli chodzi o agencję na bazie własnego doświadczenia, chociaż nie współpracuję dużo z agencjami, bo jednak ten chaos komunikacyjny zawsze mnie odstraszał, że wiesz, że głuchy telefon, nie? Agencja przekazuje do klienta, później zbiera uwagi, przekazuje do ciebie i... Ale mam takie spostrzeżenie, że ogarnięta agencja zawsze przyjmie ogarniętego copywritera. Nawet jeżeli nie mają teraz zlecenia, to warto to zgłoszenie wysłać, zareklamować siebie, powiedzieć, czym wymiatasz i jak zarobisz agencji pieniądze, bo to agencję interesuje najbardziej, jak ty dla nich zarobisz kasę. I oni mogą się odezwać za pół roku, ale mogą się odezwać. Tylko też trzeba, warto tutaj pamiętać, żeby im powiedzieć, do kiedy cena jest aktualna. Bo jeżeli powiesz na przykład dzisiaj, że 30 zł za 1000 znaków, a w pół roku zrobisz ogromny przeskok i dojdziesz do 50, no to no, ciężko będzie agencji powiedzieć wtedy, nie, sorry, tu już jest 50. Mhm. Tak, to jest w ogóle słuszne spostrzeżenie, tak? Gdzieś z tym określeniem, do kiedy ten cennik obowiązuje. No ja miałam taką chyba sytuację. Coś właśnie w stylu, że wysłałam zgłoszenie do, ale nie wiem, czy to była agencja, czy klient, w 2019 roku, a dostałam po 2 latach odpowiedź, że są zainteresowani usługą i kiedy możemy zacząć współpracować. No a gdzieś jak była dalej gadka, wyszło, że miała zostać ta właśnie stawka sprzed 2 lat. I oni nie do końca potrafili zrozumieć, z jakiej pary ja zmieniam stawkę. To było coś na takiej zasadzie, że no ale stawka w ogłoszeniu była inna. No i widzisz, może to jest słuszne spostrzeżenie, żeby określić konkretnie, tak, do kiedy ten cennik obowiązuje, no bo ja miałam taką sytuację i to jest taki żywy przykład, że jednak ktoś może mieć pretensje, chcieć to wykorzystać jakoś, nie wiem, negocjować na tej podstawie, tak, żeby jak najniżej właśnie zejść do tej stawki. Dokładnie. A też wspomniałaś, że miałaś niską stawkę, ale dużo się nauczyłaś i tak mi przyszło trochę na myśl, bo teraz jesteśmy, jeszcze brzmią echa tej afery z Giftpolem, gdzie graficzkę zwolnili po trzech dniach. Widziałaś to? Nie. To chyba... ty nie jesteś w internetach? Wiesz co, tak jestem, ale chyba to nie tam, gdzie powinnam, widzę. A to ja się zastanawiam nad tym, czy ty jesteś nie tam, gdzie powinnaś, czy to ja gdzieś choć siedzę. Ale nie da się oglądać memów, stron z memami i tego przegapić po prostu. To ci teraz naświetlę, bo nagrywamy to 19 marca, to niedawno wyszło. Dziewczyny zwolnili po 3 dniach pracy za to, że nie dowiozła normy, bo miała zrobić 15 wizualizacji, a zrobiła 9 w programie, którego, jak twierdziła, nie zna, o czym mówiła od początku, i prezes się oburzył i zwolnił ją na Skype'ie. I to jeszcze takie no, dosyć nieeleganckie to było zachowanie, bo wiesz, dziewczyna pisze, że zrobiła 9 wizualizacji, a gościu na to, co proszę? Chyba pani żartuje. Ja nie płacę za naukę, ręce opadają. Nie? I powiedział, że proszę zanieść dane do księgowości, a dziękujemy pani, nie? Siema, nara. To jak o tym opowiadasz, to w ogóle dla mnie brzmi jak jakaś abstrakcja. Chyba naprawdę mało w internetach jestem i mało jeszcze życia poznałam, bo to bardziej słyszałam o tej aferze z zwolnieniem bodajże chyba całego działu wyborczej, chyba redaktorów, korektorów. Korektorów, tak. To była korektorów. Taka, to mi się bardziej było. No ale to no, są widocznie takie gdzieś zachowania, które wzbudzałam te kontrowersje, no ale no, nie mieści się w głowie. Dlatego tym bardziej fajnie, że agencja, choć no, nie płaciła jakoś dużo, to płaciła za naukę, no bo coś tam, jakieś pieniędzy dostałaś i dużo się nauczyłaś. Fajnie jest pracować z agencją, zwłaszcza na początku. Fajnie jest pracować w ogóle w agencji, na etacie i widzieć to od środka, jak te zlecenia przychodzą, jak one wychodzą, jak z klientem rozmawiają,
jak ta komunikacja wygląda, bo człowiek tym przesiąka i później jak idzie na swoje, to jest po prostu łatwiej, nie? Więc tak. Czego się w tej agencji nauczyłaś najbardziej? Tak naprawdę to copywritingu, tak? Bo to były totalnie moje początki. To były, nie wiem, pierwsze jakieś tam miesiące tego, jak chciałam spróbować. I to jest w ogóle bardzo fajne było już poczucie tej stabilizacji na początku, na samym początku, jak weszłam w branżę, bo wiem, że wiele osób gdzieś niestety tego nie ma albo nie miało, że pierwsze miesiące, a nawet tam może nie lata, ale miesiące były jakieś, są chaotyczne, tutaj jakieś tam groszowe sprawy, tak, się zarabia, jakoś się nie spina, że tak powiem, tego budżetu. Dlatego u mnie to było naprawdę fajne, bo już na wstępie gdzieś miałam tyle zleceń, że mogłam już zarobić sobie około 2000. To było ok, jak na sam początek, no ale na pewno nauczyłam się właśnie i mocno warsztatu, zaczęłam poznawać zasady SEO, takie komunikacje, tak, z innymi osobami w branży, no i właśnie różnych pisania na różne tematy i te trudniejsze, tak, jak właśnie przemysłowe, jak zaczęły się pojawiać jakieś tam te maszyny CNC, tak, ale też na luźniejsze tematy związane na przykład z modą, więc to na pewno taka współpraca z agencją na samym początku daje mnóstwo takiego rozeznania w ogóle, przynajmniej mi dała, tak, w branży, w tematyce, w tym, na co jest też trochę popyt, tak, bo dzięki temu zobaczyłam, jacy klienci uderzają do tej agencji, jaka to jest tematyka, o co tam dokładnie chodzi, tak, o czym w ogóle się pisze w internecie, to było naprawdę, to było super. No i tak trochę, nie chcę mówić, że ja tak tobą w nich pracowałam, ale już było tych zleceń tak dużo, że no było naprawdę sporo i mogłam fajnie poznać tą branżę, wejść sobie w nią tak dość łagodnie, a nie tak właśnie z hukiem, że nie wiem, nie było dla mnie zleceń, nie mogłam znaleźć klientów, bo nie wiem, gdzie bym była, jakbym tak przez ileś miesięcy szukała zleceń i nie mogła znaleźć. Nie wiem, czy bym dalej została w tej branży, czy nie. A tu agencja pozwoliła naprawdę dość łagodnie wejść w ogóle w ten świat copywritingu. Spoko, spoko. Ja to zaznaczam często, jak ktoś początkujący pyta, jak zacząć. Nawet mam gdzieś film o tym, jak zaczynać. I mówię o tym, że ta stabilizacja na początku jest ważna, bo często ludzie wchodzą, wiesz, od razu chcą zostać freelancerem, zarabiać dychę. I później się okazuje, że to wcale tak nie działa, bo trzeba sobie tych klientów znaleźć i się robi problem. A w momencie, kiedy na przykład łączysz etat z freelancem, to inaczej się później z klientem chociażby negocjuje, kiedy klient mówi ci, że on da 10 zł za 1000 znaków, a ty bierzesz 20, no to nie musisz brać tej oferty, no bo wiesz, że 10 przyjdzie kasa na konto. No i ta stabilizacja, że nie musisz się spinać, szukać zleceń, żeby wyżyć. Ale chcę podpytać jeszcze o jedną rzecz, no bo mówiłaś, że do 30 zł za 1000 znaków w agencji dojdziesz i wyżej. Teraz mi się zdarzyło wyżej. Jak przejść od 8 zł za 1000 znaków do 30 zł za 1000 znaków i wyżej według twojego doświadczenia? Jakbyś miała taki nakreślić proces albo wskazać kilka czynników, które na to wpłynęły. Tak naprawdę to nie były podwyżki w tej agencji, tak? Bo w ogóle bardzo rzadko ja też spotykałam się z podwyżkami w agencjach. Jaka by to nie była agencja, no to gdzieś trudno zawsze byłoby negocjować tą podwyżkę. A jak tak, no to były groszowe sprawy, tam nie wiem, 2-3 złote więcej za 1000 znaków. Dlatego ja po prostu zmieniałam agencję. Jak już widziałam, że no nie będę w stanie zarobić więcej, gdzie zmieniały się moje potrzeby finansowe, tak? I wiedziałam, że agencja no nie jest mi w stanie dać tutaj tej jakiejś wyższej stawki, no to trudno, musiałam wybierać, tak? Albo rzeczywiście rozwijam się, zarabiam więcej, no bo to, o to jednak chodzi w tej pracy na swoim, albo zostaję. No i wtedy po prostu wybierałam tą drogę, gdzie szłam do innych agencji, które były w stanie zaoferować więcej, stopniowo. I to naprawdę jest super, że jest sporo tych agencji na rynku i naprawdę
są agencje, które płacą więcej, z którymi współpracuje się naprawdę fajniej. I chociaż nie mam jakichś złych doświadczeń żadną z agencji, bo nie mogę tak powiedzieć, ale to jest totalnie w ogóle ciekawe, jaka jest ta różnorodność, że są te agencje, które właśnie dają 8, są takie, które dają 10, 15, 20, 30, nie wiem, 50, bo i takie są agencje. To jest trochę właśnie niepopularna opinia, że agencje no to właśnie groszowe sprawy. Mogą być groszowe, ale nie muszą, tak? Bo jeżeli się tak świadomie szuka odpowiedniego miejsca, robi research, tak? Obczaja te strony internetowe, gdzieś tam różne takie informacje o agencji, no to można nawiązać fajne współprace z takimi osobami, które no, są w stanie zaoferować więcej. Więc to jest trochę, to jest chyba ta droga, przynajmniej którą ja miałam, że no, zmiana tych agencji, z którymi współpracowałam. Jasne. No, ciekawa odpowiedź, bo mnie się zdarzyło negocjować podwyżkę, ale nie dostałem. I to znaczyłoby, że mogli mnie uznać za nierentownego. Nie wiem, nie chcę tutaj wnikać. W każdym razie, tak jak mówisz, podwyżkę w agencji ciężko jest dostać, chyba że agencji pali się pod dupą. No bo pamiętajmy, że agencja też pracuje dla kogoś i agencja też ma terminy. I być może te terminy zależą od twojej pracy. Ludzie często o tym zapominają i myślą, wiesz, że my mamy podrzędną rolę wobec agencji, że to jest jak na, nie wiem, jak na etacie, że ktoś ci... Zdarzyło mi się czasem dostawać taką komunikację, że jakbym pracował na etacie, no to musiałem wtedy sprostować, że nie, ja jestem freelancerem i współpracujemy. Nie pracuję dla was, tylko współpracujemy. Mhm. Więc tutaj potwierdzam i fajny ten patent ze zmianą agencji. Ale powiedziałaś też, że pracowałaś dla wielu agencji, na żadną nie możesz narzekać, a czy którąś z nich możesz legalnie polecić, żeby do niej zaaplikować? O, tak. Jedną z takich agencji, z którą mi się naprawdę bardzo fajnie współpracowało, no to na pewno była agencja Traffic Trends. Tam były te stawki wyższe agencyjnie, tylko no niestety tu współpraca też gdzieś się rozwiązała. Chociaż długo współpracowaliśmy, nie wiem, 2-3 lata, bo naprawdę była fajna i współpraca, i fajne stawki, i co do płatności nigdy nie można było nic zarzucić. Więc to jest jedna z tych takich agencji. I bardzo fajnie też mi się współpracowało z agencją Herwinders, jeśli tak dobrze wymawiam. No ale tutaj i była tematyka mocno rozwojowa, i stawki były ok, płatność jak najbardziej. Więc to są takie dwa fajne miejsca, z którymi długo działałam. Mogę je polecić. Nie wiem, jak jest w tym momencie właśnie z szukaniem współprac, tak? Czy te agencje szukają współprac, ale warto gdzieś tam spróbować, tak? Wracając do tematu tej niekobiecej branży, niekobiecej specjalizacji, ja przez przypadek okazało się, że trochę wykorzystuję ten podcast jako takie miejsce do przełamywania schematów, bo była u mnie i Goga Kalbarczyk, Goga Kalbarczyk-Leonczuk, która się specjalizuje między innymi w motoryzacji klasycznej i w technicznym copywritingu, nie? Technical ratingu, sorry. Ola Młodzińska też mówiła, że jak pisała o IT, to tak na nią patrzyli z byka. Tutaj chciałbym trochę pociągnąć ten temat, żebyś może po części pokazała dziewczynom, że się da, a po części też przełamała ten schemat, że jak kobieta, to nie może pisać o branży przemysłowej. Jeszcze dodam ciekawostkę, bo żona mojego kumpla pracowała w Anglii na właśnie frezarkach CNC i to bardzo dobrze to ogarniała, nie? Wróciła do Polski i poszła na rozmowę kwalifikacyjną do firmy. Tam, wiesz, zajrzeli w CV, ona przyszła i pytają się, co ona tam ogarnia. No, robiłam to i to. Frezarki CNC, oni tak na nią popatrzyli, no bo wiesz, dziewczyna 1,60 m, 40 kg wagi, nie? Co ona tam może wiedzieć o frezarkach? Jak zaczęła o tym mówić, to im tam wszystkim kopara opadła, nie? I pytają, kiedy może pani zacząć? No wtedy, kiedy podpiszemy umowę. Okej, a co by pani u nas poprawiła? No jak podpiszemy umowę, to powiem. A, no to konkretnie, zna dziewczyna swoją wartość, słuchaj. To tak powinno się właśnie do tego podchodzić. No ale tak, to tak jak mówisz, w ogóle, chociaż wiesz co, ja nie widzę za bardzo zdziwienia właśnie, gdy mówię, o czym piszę. To znaczy, no nie wiem, może mało osobom o tym mówię, ale nie spotkałam się z takim totalnym zdziwieniem, że
co? Branża tam, nie wiem, budowlana, przemysłowa, jak, tak? Jakim cudem? Mało mam takich sytuacji. I wydaje mi się, że właśnie w copywritingu to jest gdzieś tak łagodniej postrzegane, jak te tematy kobiece, na przykład, nie wiem, piszą mężczyźni, tematy męskie kobiety, więc ja bym tutaj nie widziała właśnie takiej stereotypowości mocnej. Nie wiem, jakie inne dziewczyny, które właśnie mają gdzieś tam te techniczne tematy, czy spotkały się z jakimś zdziwieniem takim większym. U mnie tego mocno nie ma. Co więcej, nawet klienci, głównie współpracuję z mężczyznami, bo to jednak właśnie jest taka dość techniczna dziedzina i no, nie oszukujmy się, właśnie panowie bardziej pracują gdzieś tam przy tych tokarkach, frezarkach mimo wszystko. I nawet nie było jakiejś dużej nieufności ze strony tych klientów do mnie, tak? Że jak to kobieta i mam jej zaufać, mam jej zlecić taką tematykę, pewnie się na tym nie zna albo nie da rady. Nie miałam takich sytuacji. Nie było jakiegoś mocnego zdziwienia. Nie trzeba unikać takich tematów, tak? Jakichś technicznych. Jeśli ma się wiedzę, ma się doświadczenie, ma się jakieś zainteresowania związane z daną taką techniczną czy męską branżą, to nie powinniśmy tego unikać, tak? Albo bać się jakiejś oceny, opinii, bo tak jak mówię, wbrew pozorom ja nie spotykałam się z tym, żeby ktoś mnie negował za tą tematykę, albo bardzo się dziwił, albo uważał, że nie jestem jakoś tam mocno w tym, że jestem niewiarygodna. Dlatego to jest o tyle fajne, tak? W copywritingu, że jednak można pisać i ta krytyka raczej się rzadko spotyka z tą, przynajmniej ja z tą krytyką, a jak coś, no to znajdą się osoby, które naprawdę docenią i będą chciały właśnie taką copywriterkę na przykład, więc no nie unikajmy pisania o tym, o czym wiemy, co lubimy, gdzie możemy znaleźć klienta. Fajnie, że o tym mówisz, bo ja mam takie wrażenie, może się mylę, ale że wiele osób nie idzie w specjalizację taką, na której się zna, tylko nie wiem, robi to, co wypada, że na przykład tak jak ty, że nie będę pisać o przemyśle, nie będę pisać o budowlance, bo jestem kobietą na przykład, albo nie będę pisać o modzie, nie będę pisać o kosmetykach, bo jestem facetem. Ale w sumie dlaczego nie? No, i to takie... Chciałbym tutaj może zaakcentować to, żeby nie dać się powstrzymywać od działania przez takie rzeczy. Po prostu niech nasze treści mówią za nas, no bo moim zdaniem content nie ma płci, copy nie ma płci. To czy to pisze kobieta, czy mężczyzna, to nie ma znaczenia. Albo przynosi efekt, albo nie przynosi efektu. Czy kobieta musi się gorzej znać na czymś dlatego, że jest kobietą? Nie. Czy facet musi się gorzej znać? Też nie. Nie ma tutaj takiej sztywnej determinanty, że ty jesteś od tego, a ty jesteś od tego. Także fajnie, że o tym mówisz i fajnie, że udało mi się upolować kolejną taką kobietę. Teraz muszę znaleźć faceta, który pisze o kosmetykach. Także jeżeli słuchasz tego, jesteś facetem, piszesz o branży beauty albo o kosmetykach, ciuchach, to zgłoś się, pogadamy. To w ogóle sobie jest ciekawe, bo ja znam panów, którzy, przynajmniej jednego teraz mi się nasuwa gdzieś tam, wiesz, na myśl, który lubi tematykę duchową, rozwojową, taką bardziej lifestyle'ową i właśnie nawet on przekazał mi klienta technicznego. To znaczy zgłosił się do niego klient techniczny, a on polecił mnie i widzisz, że to też nie jest takie standardowe. No bo wiesz, facet, no widzisz, nie przyjął takiej tematyki, tak? A na przykład on świetnie pisze o duchowych sprawach, załóżmy, i to jest fajne, tak? I to też nie jest takie tradycyjne, że tak powiem, prawda? Takie, wiesz... Typowe? Typowe, tak, no. No to kolejne pytanie. Co w twoim doświadczeniu, w twojej opinii jest najważniejsze w pisaniu na takie tematy przemysłowo-budowlane? Na pewno jak najlepszy research. To jest naprawdę mocno taka specjalistyczna dziedzina, jakieś te techniczne tematy, jeśli chodzi o budowlane, przemysłowe, maszyny. Tutaj nie ma takiego pola, nie wiem, do popisu, dopuszczania wyobraźni, że pisania, no lania wody. Musi być konkretnie, zwłaszcza, że to czytają osoby, które są konkretne zazwyczaj, jak na przykład właśnie operatorzy maszyn, czy panowie z branży budowlanej,
no to są naprawdę osoby, które lubią konkrety, więc na pewno w takiej tematyce przemysłowej podstawą no to jest dobry research, bo łatwo jest wyłapać błąd. Jak ktoś się naprawdę na tym zna, jest specjalistą, to od razu zauważy, tak, jak źle opiszesz jakąś funkcjonalność, jaką część, jakieś akcesoria, zastosowania, no to tutaj research jest taką, w sumie research bywa trudniejszy niż samo w sobie to pisanie o tej, nie wiem, o maszynach. A druga sprawa, no to konkrety, tak, konkrety. Tutaj nie ma miejsca na jakieś tam właśnie, nie wiem, lanie wody, długie wstępy, długie zakończenia. Musi być samo mięcho. To są takie dwie chyba podstawy właśnie. Dobre rozeznanie w temacie i dobre przedstawienie, konkretne, krótkie, treściwe na temat. Na początku to nie jest łatwe, ale z czasem takie tematy dużo łatwiej jest właśnie przedstawić, pokazać, kiedy już się nabierze tego właśnie doświadczenia i obycia w branży technicznej. Okej, okay. To w takim razie, skoro jesteśmy przy laniu wody, co sądzisz o AI w tych tematach? Zabierze ci pracę? Nie. Nie, i tutaj właśnie takie przesłanie do każdego copywritera, który boi się, tak, że straci pracę przez czat. Nie straci, tym bardziej ma swoją specjalizację, w której naprawdę się zna, którą potrafi fajnie przedstawić. Ja z własnego doświadczenia wiem, jak no, AI przedstawia jakieś tam techniczne sprawy i jakbym miała to komuś pokazać, nie wiem, klientowi, no to myślę, że po prostu od razu by zerwał ze mną współpracę. To nawet nie byłoby na zasadzie proszę poprawić to, tylko od razu byłoby no do widzenia, tak? Bo jeśli chodzi gdzieś o te mocno techniczne, medyczne, i nie wiem, jak jeszcze tutaj mogę powiedzieć, nie wiem, finansowe tematy, no to jest kupa, naprawdę. Nawet jak fajnie sobie ten prompt jakoś tam ułożysz, to no to nie włożysz sztucznej inteligencji w głowę, że tak to nazwę, wiedzy, tak, na ten temat. Nawet jakby był świetny prompt. Dlatego tutaj możemy być spokojni, nie mówię, bo są tematy, gdzie czat sobie radzi lepiej, tak. Jeśli chodzi o jakieś mocno lifestyle'owe, czy takie niespecjalistyczne, wiadomo, też używam czatów do niektórych spraw, ale no nie bójmy się sztucznej inteligencji. Przez najbliższe, nie wiem, ile lat, chyba, że naprawdę stworzą wspaniały byt, który będzie myślał jak człowiek, ale to chyba to nie jest realne. Tak myślę, nie wiem, potem może zostanę zhejtowana gdzieś tam w komentarzach, tak, przez zwolenników i fanów sztucznej inteligencji, no ale to jest moje zdanie. W jednym miejscu pod swoimi socjalami dostałem taki komentarz, że u nich w firmie wywalili wszystkich copywriterów i zastąpili ich czatem i no niestety nie mogę odpisać, bo to jest TikTok, a przez komputer nie można odpisać na komentarz, ale już tam miałem nasmarowany komentarz, że bardzo proszę, za jakiś czas się okaże, że, no, że są problemy. Tak jak mówiłaś, to z korektą w Gazecie Wyborczej, nie? Dwa czy trzy dni po ogłoszeniu tej wiadomości wyszedł taki bubble, że tam było coś takiego, przeszła wiadomość, wyobraź sobie, skopiowali z jakiejś zagranicznej strony i tam było słowo execute. I oni zamiast execute w kontekście wykonać coś, napisali zlikwidować, że ktoś tam powiedział, że ktoś kogoś ma zamiar zlikwidować. Nie, że wykonać jakieś polecenie, tylko że ma zlikwidować. I tam jakaś inba na całą ten, bo to było gdzieś w kontekście Białorusi. Białoruskie media od razu to podłapały, że ktoś tam w Polsce chce kogoś zabić. Tak, no, autentycznie. Także jak ktoś uważa, że AI zastąpi człowieka, be my guest, naprawdę. Ludzie będą wracać, a my później powiemy, przyszła koza do woza. No tak, ale to zobacz, ile takie jakieś nierzetelne podejście, tłumaczenie może wyrządzić szkody, tak? A nawet krzywdy. W ogóle znam osoby, które
po prostu też straciły jakiegoś na przykład klienta z powodu czatu, a potem ten klient wraca. To wcale nie jest takie cudowne rozwiązanie, jak się wydaje, tak? Sztuczna inteligencja, ta automatyzacja. Nie mówię, bo to jest fajne wsparcie w wielu sprawach. Jeśli chodzi o jakieś proste opisy, proste blogi, fajnie, no w ogóle fajnie się wspierać sztuczną inteligencją, no sama to robię, tak? Jeśli chodzi o bardziej lifestyle'owe tematy, ale fajnie się wspierać, a nie wysługiwać całkowicie i nie tylko polegać na tym jednym i nie wiem, tak bezgranicznie wierzyć w to, w tą niezawodność technologii. Mój kolega tak fajnie to porównał, że czat bardziej jest czymś takim jak dla, nie wiem, fotografów Photoshop, jak dla tłumaczy, nie wiem, jak dla nas, tłumacz Google. To jest po prostu narzędzie, tak, które wspomaga, wspiera, jest, daje tam jak kopa w wielu sprawach, fajnie działa, ale jest tylko narzędziem i wsparciem. I ja już ja też tak traktuję i widzę sama po sobie, że tylko w ten sposób może działać. Jasne, na razie tak. Może kiedyś będzie lepszy, może kiedyś nasza rola sprowadzi się tylko do weryfikacji tego, co on pisze. Nie wiem, zakładam, przewiduję, że za ileś lat może się to odbyć, ale jeszcze nie teraz. Miałem niedawno taki przypadek, że pisałem na szybko artykuł o ubezpieczeniu na życie przy kredycie hipotecznym. Mhm. I kazałem temu modelowi googlowskiemu Gemini sprawdzić mi, które banki w Polsce mają swoje ubezpieczenia, a które banki mają deala z jakąś firmą ubezpieczeniową. I nie dość, że mi wskazał banki, których w Polsce już nie ma, to był, czekaj, Eurobank na przykład, który Santander wykupił, BZW BK, który wykupił BNP Paribas na przykład, i tam jeszcze po kolei jeszcze powskazywał, że na przykład Alior Bank ma swoje ubezpieczenia. To nie jest prawdą. I tam wiesz, co drugi bank miał niby swoje ubezpieczenia, ale to nie była prawda. Po prostu wziął nazwę banku, dopisał ubezpieczenia i tyle. Tak mówię, kolego, tak się nie będziemy bawić. No i niestety to takie rzeczy. Myślałem, że mi trochę przyspieszy, że to gdzieś, wiesz, odgrzebie ze stron internetowych i pozbiera do kupy, ale... Tak samo jak była ta sytuacja, gdzie ktoś poprosił czat o podanie jakichś tam książek marketingowych, a czat po prostu wymyślił sobie autorów i tytuły. Także właśnie tak na pewno ma inną wyobraźnię i ma fantazję jednak, ale to nie chyba w tym kierunku, nie o to chodzi, prawda? Bo to psuje totalnie wiarygodność. Kiedy a tym bardziej taka branża ubezpieczeń, gdzie to jednak chodzi o finanse, o kasę gdzieś, o takie naprawdę konkretne sprawy, można komuś krzywdę zrobić. Można zrobić krzywdę, można narazić na straty finansowe. U mnie to się na szczęście rozbiło o to, że ja po prostu przesiałem te informacje przez głowę i później przez Google'a, ale był prawnik w Stanach Zjednoczonych, który podał na rozprawie sądowej 6 precedensów, które nie istnieją. 6 precedensów z czata GPT, bo on go zapytał o precedensy w sprawie takiej i takiej i czat GPT mu podał. Ten poszedł tym do sądu, okazało się, że takich precedensów nie ma. To nie wiem, chłop, odszkodowanie, pracę stracił, ileś tam pieniędzy do studia też poszło się walić, no bo przecież go wywalał z Palestyny za takie coś. Come on. Także... No, czyli czat psuje, może komuś życie zrujnować. Pamiętajmy o tym, jak korzystamy, tak? Z niego bezrefleksyjnie. Dokładnie. Trzeba cały czas korzystać z głowy, a skoro mowa o głowie, to kolejne pytanie jest właśnie o głowę, bo chciałaś o tym ze mną porozmawiać, chciałaś ten temat poruszyć temat głowy copywritera, głowy freelancera, co to w tej głowie siedzi i jak to wpływa na naszą pracę. Więc pierwsze pytanie, dlaczego twoim zdaniem głowa jest ważna w naszej pracy? Ojejku, to jest w ogóle taki temat rzeka, jeśli chodzi o ten mental w pracy zdalnej. Wiem gdzieś trochę sama po sobie, jak przechodziłam na swoje, odchodziłam właśnie z firmy transportowej i zaczęłam pisać, tak, gdzieś ten copywriting, była właśnie agencja, fajnie była ta stabilizacja, było co robić, nie było nudy, no ale tak po jakichś tam, nie wiem, 3 miesiącach
była tylko praca i pokój. Nie mówię, bo to wiadomo, na początku gdzieś tej drogi w kopii musimy trochę się poświęcić, tak, więcej angażować w pracę, w szukanie klientów, zleceń, pisanie, rozwój. To jest no nieuniknione, bo ktoś, kto w ogóle myśli, że copywriting to jest pisanie, no to się grubo myli, bo to jest, no to jest pisanie, a tak naprawdę to jest tylko 1/10 tej roboty, tak, copywritingu, bo mamy oczywiście całą tą otoczkę właśnie jak szukanie klientów, research, rozwój, nauka, mnóstwo wszystkiego. Także tak, na początku każdy gdzieś tam się mocniej angażuje w pracę, no ale kiedy już tam ten któryś miesiąc jest tylko praca, no i wiadomo, no tam są inne rzeczy, ale głównie ta praca, to bardzo łatwo jest się już na początku wypalić i bardzo łatwo jest pędzić się w różne dołki. Także dbanie o głowę jest naprawdę bardzo ważne. Ja musiałam zacząć gdzieś tam dbać, tak? I o ten swój mental, i o ten work-life balance słynny. I zaczęłam w odpowiednim momencie, bo wpadanie w skrajności jest naprawdę dla nas bardzo złe. Tak jak mówię, to prowadzi do wypalenia, prowadzi do jakichś różnych dołków. A bardzo trudno jest czasami znaleźć ten balans, tak? Bo jak jest się na swoim, to każdy ma gdzieś tą świadomość, że może więcej, może jeszcze, że nie ma tych sztywnych ram pracy. Po pracy też jest myślenie o tej pracy często, tak? Klienci odzywają się o różnych godzinach, są różne sytuacje, praca w domu też generuje jakieś tam dodatkowe zajęcia, tak? Bo może i zrobić pranie, nie wiem, pozmywać, jest mnóstwo tych rozpraszaczy i praca potrafi się rozwlec na cały dzień, na weekendy. I spoko jest, jak ktoś lubi pracować dużo i to jest fajne, bo tu nie chodzi o to, że mamy pracować, nie wiem, 5 godzin dziennie i w weekendy w ogóle nigdy, tak? No ale kiedy to pada się w te skrajności, w ten kołowrotek, no to łatwo jest, tak jak powiedziałam, wypalić się, odczuć po prostu na własnej psychice takie gdzieś tam skutki tego bycia na swoim. Okej. Jak ty dbasz o swoją głowę? No to zaczynałam właśnie gdzieś, kiedy już zobaczyłam, że naprawdę jest słabo, tak, że chcę więcej tej pracy, tylko jest to biurko i naprawdę gdzieś i ciało trochę już zaczęło w ogóle odmawiać posłuszeństwa, się sypać i mental, to krok po kroczku zaczęłam trochę, że tak powiem, wychodzić, tak, z tego. W ogóle dla mnie to było dziwne, bo ja z takiego trochę, nie wiem, społecznego zwierza, bo byłam dość tak zawsze gdzieś, tak, zawsze poza domem, gdzieś wśród ludzi, tak, wpadłam właśnie w tą pracę tylko na swoim, sama ze sobą, w pokoju, no to tym bardziej to odczułam. Ale gdzieś tam pomyślałam, że no warto coś z tym zrobić i zaczęło się od takiego znalezienia towarzystwa do pracy, bo jednak ta samotność w kopii jest mocna, bo jest ekran, tekst, no są klienci, ale jednak z klientami kontakt bywa mailowy, to wtedy nie ma takiego bezpośredniego kontaktu, albo w ogóle gdzieś no nie codziennie rozmawiamy z klientami non stop, dlatego postawiłam na kilka takich miejsc, gdzie po prostu wiem, że mogę dbać o ten taki, trochę tą samotność rozproszyć i u mnie jest o tyle trudno, że mieszkam na wsi i nie mam na przykład coworków takich stacjonarnych w okolicy, nie mam takich wielu kawiarni, no ale powolutku zaczęłam od coworku w ogóle online. To jest właśnie wirtualny coworking. Platforma na Discordzie, gdzie gromadzą się różni właśnie przedsiębiorcy, freelancerzy, osoby pracujące na swoim. I na przykład pomijając, że jest sporo takich tematycznych wydarzeń, warsztatów i takich mocno też treściwych rzeczy,
to łączymy się na kamerkach i pracujemy wspólnie. Określamy na przykład, są to tak zwane focus party, określamy, kto się czym zajmuje przez najbliższe 2 godziny, a potem na kamerce wyciszamy się, kamerka jest włączona, a każdy się zajmuje swoją pracą, potem się czekujemy, czyli mówimy, co zrobiliśmy, co nie, jak poszła praca i to naprawdę to dużo daje. Tak się mówi, że niby kamerki, że jak to tak, to i tak jest online, ale to tak nie jest, bo to jednak jest jakieś towarzystwo, można poznać ludzi, można podzielić się różnymi takimi swoimi no swoimi rozterkami na pracy na swoim, no i jakieś tam różne też są kanały, na przykład gdzie można na kawę się umówić z kimś, no to jest, to był taki pierwszy mój krok do takiego pokonania tej samotności, nie w pracy, tylko na swoim. Druga sprawa, zaczęłam właśnie pracować też w kawiarni 2 razy w tygodniu, co prawda muszę dojechać, tak, bo to jest dość daleko ode mnie, ale warto. A trzecia sprawa, no to mastermind, tak? To jest ogromne, no to jest złoto, tak? Jeśli chodzi o wsparcie, motywację, o taką po prostu dzielenie się swoimi sprawami pracowymi z innymi osobami. I z tego miejsca pozdrawiam moje dziewczyny z mastermindu. Także jeśli chodzi o taką właśnie samotność w pracy i dbanie o głowę, takie o zdrowie psychiczne, bo mi jednak najbardziej to doskwierało, ta samotność w tym na swoim, no to na pewno takie miejsca, gdzie możemy jednak z tymi ludźmi się spotkać, tak? Czy online, czy stacjonarnie, jakiś właśnie wirtualny coworking, partnerstwa produktywności, mastermindy, praca w kawiarni, znalezienie jakichś zainteresowań poza komputerem, czyli właśnie, nie wiem, siłownia, taniec, spacery, cokolwiek poza tylko tym komputerem. Mówisz poza komputerem, ale jednak w gry komputerowe się pyka, co? Tak, ale teraz właśnie mniej. To znaczy po tylu latach jednak bycie przed tym ekranem, trochę gdzieś tam gra się mniej, ale się gra. Bo jednak jak jest jakieś właśnie zainteresowanie, pasja, no to warto gdzieś tam mieć na to czas właśnie. Tu potwierdzam, bo niedawno sobie odpaliłem Assassina Origins i Jezu, jak to wciąga. No. Jak to już wchodzi na życie prywatne, że na przykład nie chcę iść na spacer, tylko bo chcę grać, albo jestem na tym spacerze i myślę sobie, jak będę chycał w budynkach, jak tych gości będę tam później ciukał. No to już jest niebezpieczne, więc trzeba uważać, a takie gry jak chociażby właśnie Wiedźmin Trójka, gdzie jak przyznajesz na swojej stronie, jesteś Team Triss. Mm-hmm. Oj, to wciąga. Wciąga, tak. Wiesz, to też nie chodzi o to, żeby całkowicie, nie wiem, odejść się tylko odchodzić od komputera w każdej chwili. Ale no fajnie jest mieć ten balans, to właśnie zadbać o ten ruch, o ten mental, gdzieś to, o tą ergonomię pracy. Ja staram się, pomijając te takie, jakby to powiedzieć, wychodzenie do ludzi, też gdzieś planować ten dzień pracy odpowiednio, tak? Pracować określoną liczbę godzin, robić przerwy. Fajne w ogóle są pomodo, tak? Tutaj u mnie akurat się sprawdzają. Tylko ja mam trochę zmodyfikowane, bo mam 0,5 godziny pracy, 5 minut przerwy, no to trochę jest tam więcej, bo pomodo chyba 25 minut powinno być, no ale to tak plus minus, 0,5 godziny i to bardzo fajnie mnie odrywa od komputera. To jest taka fajna rada, jak masz trudność z wstaniem od tego biurka, bo tak nie wiem, cię praca wciąga albo w ogóle zapominasz o przerwach, no to włączenie sobie pomodo w przeglądarce, fajnie tam gdzieś piknie właśnie po tym 0,5 godziny, tak, że pora na przerwę, to fajnie właśnie fajnie działa. Na przykład biurko regulowane z, że tak powiem, wysokością, tak, to jest fajna sprawa, bo można pracować stojąc i to trochę też jest dobre, tak, dla kręgosłupa i dla naszego zdrowia postawy i można grać sobie, tak, stojąc.
to już jakaś jest alternatywa, tak? I kompromis, jeśli chodzi właśnie o bycie przed komputerem poza pracą. No i tak, no chodzi po prostu chyba o ten balans, o to takie bycie, no bo sami jesteśmy sobie szefami, tak? I to jest w ogóle fajne i niefajne, bo kiedy jest się na swoim, no to super jest, tak? To poczucie tej niezależności, no wolności, ale z drugiej strony łatwo jest popadać w skrajności właśnie, w pracę do późna, w pracę w weekendy, nieustanną pracę, więcej, szybciej. I to jest, to łatwo tutaj stracić taką właśnie kontrolę, łatwo gdzieś się w tym można zatrafić, w tym byciu na swoim. Zresztą i tak ma więcej zalet moim zdaniem i nigdy bym tego nie zamieniła teraz na nic innego, no to jak się czasami samemu tak siebie nie przypilnuje, to można właśnie gdzieś tam się potykać. Przegiąć. Tak, wracając do gier właśnie. Tak, powiedziałam, że mniej gram. No ale oczywiście no, najnowszy Baldur's Gate już za mną. Starfield na oku. Mass Effect ograne 5 razy. Także no jest. No ale tak, ale to po prostu, żeby mimo wszystko w tym był balans. W Mass Effectie też tam jakiś wybór był pomiędzy. Ile ich tam nie było, słuchaj. I w jedynce... Ale w każdej części chyba inny. Tam miałeś wybór w spośród, nie wiem, 5 towarzyszy, nawet więcej. Można było gdzieś tam znaleźć sobie tą swoją połówkę, tak? Mass Effecty. No to ładnie, fajnie ograne. Dla mnie Baldur's Gate jeszcze czeka. No gra rok. Starfield czeka. Hogwarts Legacy czeka. A to czeka na lepszy czas i świadomie na razie z tego rezygnuję, jak będę miał więcej po prostu tego wolnego czasu. I dojdziemy do tego, a póki co trzeba robić robotę. A jak jesteśmy przy robocie, chciałaś coś dodać? Nie, że fajnie, widzisz, znajdujesz ten balans, tak? Wybierasz, kiedy praca, kiedy granie, jednak gdzieś świadomie rezygnujesz z czegoś, na rzecz czegoś innego, no to też jest balans. To odroczona gratyfikacja to jest moim zdaniem umiejętność, której wielu osobom, już nie tylko copywriterom, po prostu wielu osobom brakuje. Umiejętność rezygnacji z czegoś teraz na rzecz czegoś w przyszłości. To jest zaufanie do siebie z przyszłości, coś w tym desen. Jakoś tak to chyba Ludwik Siadlak określał, że odroczona gratyfikacja, dyscyplina to jest zaufanie sobie z przyszłości, inwestycja w siebie z przyszłości. I to mnie tak mocno siedzi w głowie, że chcę dojść do momentu, w którym nie będę musiał robić nic, tylko grać. Nie jest powiedziane, że będę tylko grał, ale dzisiaj poświęcam ten czas chociażby na nagrywanie podcastu po to, żeby kiedyś być może nie musieć w ogóle pracować, po to, żeby to był mój wybór, co ja zrobię ze swoim czasem. Coś, czego ludzie nie doceniają, coś, czego, wiesz, ludzie chcą mieć zlecenia, chcą mieć od razu, chcą mieć gotowe, chcą mieć w ogóle, najlepiej jakby klienci po prostu dawali pieniądze. Mhm. Ale jeszcze tak technologia nie poszła, jeszcze tych klientów trzeba znajdować, trzeba ich obrabiać, więc kolejne pytanie jest o to, jaki jest twój ulubiony obecnie sposób pozyskiwania klientów? Na ten moment o tyle jest fajnie, że mam stałą bazę klientów i nie muszę tak gdzieś intensywnie szukać, tak? Lubię, jak klienci przychodzą z polecenia i też mam ten komfort, że tak bywa, tak, zdarza się. A jeżeli ja mam już szukać klienta, typowo ja, to staram się to robić właśnie no, wychodząc z inicjatywą, tak? Uderzając do tych firm, uderzając do agencji, tak jak mówiłam, tak, żebym po prostu nie czekała na to, aż przyjdzie klient, tak, pojawi się zgłoszenie, tylko żeby móc samemu wyjść z ofertą, zaproponować współpracę, powiedzieć o tym, tak, że zajmuję się czymś takim i ktoś może skorzystać z tego. Warto jest też samemu wyjść z taką inicjatywą. No ale tak jak mówię, no najfajniejsze są takie no gdzieś jak rekomendacje i ta stała baza klientów pozwala mi też tak dość nie szukać intensywnie w tym momencie klientów, ale tak jak mówię, jak szukam, to
gdzieś tam ja uderzam. Bardzo zła wiadomość, bo to wychodziłoby na to, że trzeba ruszyć dupę, a to jest kolejna cecha wielu osób, że nie chce się ruszyć dupy, że wiesz, jest coś fajnego do osiągnięcia, można to zdobyć, tylko trzeba ruszyć tyłek, a ludziom ogólnie z natury jesteśmy leniwi. Nasz mózg wynagradza nas za to, jeśli nie każemy mu pracować. Jeśli wiesz, po linii najmniejszego oporu, jak to było u Kahnemana, Kahneman chyba mówił właśnie, że pisał, że nasz mózg jak może działać automatycznie, to działa automatycznie, przez to popełnia błędy, nie? Ale jeśli może działać automatycznie i nie musimy go angażować, nie musimy się zmuszać, to on nam daje za to dopaminę, więc my lubimy się obijać. Więc jak ktoś się kiedyś będzie zastanawiał, jak osiągnąć w życiu coś fajnego, to po prostu trzeba postąpić wbrew naturze i przestać się obijać. Ruszyć tyłek. Nagrodę dostają właśnie te osoby, które postępują wbrew naturze. Tak, wiem, że to tak brzmi. Po prostu tak jest, że tak jak mówisz, trzeba ruszyć dupę i to właśnie te osoby wychodzą ze strefy komfortu, rozwijają się, robią coś inaczej, robią coś innego, zyskują. No tak to jest, po prostu trzeba chcieć. Nie ma nic więcej do dodania, tutaj po prostu trzeba. Jak chcesz, to ruszysz tyłek, jak nie chcesz, to nie ruszysz tyłka, nie ma drogi na skróty. Kolejne pytanko mam o najtrudniejszy temat, jaki miałaś w życiu do napisania. To w ogóle dzieli się na takie dwa, nie wiem, poziomy, bo jest najtrudniejszy temat i jest temat najmniej komfortowy. Podzieliłabym to tak na takie dwa obozy. Bo jeśli chodzi o najtrudniejsze, to ciężko mi właśnie jest powiedzieć, bo za każdym razem coś było dla mnie trudne. Potem jak sobie z tym dałam radę, to już nie było. I to tak trochę jak, nie wiem, w Mario, takie levele, wiesz, że coś to było trudne, potem jest już za tobą, okej, jest łatwiej. No ale to na pewno były takie tematy, załóżmy, związane z, nie wiem, siłownikami hydraulicznymi, z jakimiś właśnie akcesoriami do maszyn CNC, takimi typowo jakimiś akcesoriami, nie że maszynami, ale na przykład sprzętem, to bywało trudne, zwłaszcza, że często gdzieś tam zdarzało się, że nie było za dużo materiału tak w ogóle w internecie, gdzie można było czerpać informacje, no to wtedy no to już musi być kontakt z klientem, tak, żeby on dostarczył te informacje, albo szukanie trochę bardziej nietuzinkowe, czyli jakieś artykuły, PDF-y, nawet może być to literatura branżowa, specjalistyczna, chociaż ja jeszcze nie sięgałam typowo do takich jakichś książek, nie wiem, o maszynach CNC. No to jest, trudne są właśnie takie zlecenia, gdzie jest mało materiału, mało informacji, a jest mocno specjalistycznie, tak? I chodzi jakieś właśnie o sprzęty, akcesoria, drobniejsze załóżmy sprawy. A drugi poziom trudności, no to chodzi o taki komfort w zleceniach. Były takie zlecenia, które sprawiły mi mocny dyskomfort i było to ileś tam już dawniej, bo teraz staram się nie brać takich zleceń, z którymi gdzieś nie rezonuję, sprawiają mi ten mocny dyskomfort. No to głównie była tematyka finansowa właśnie, o pożyczkach, kredytach. Nigdy nie lubiłam typowo pisać o takich sprawach, zwłaszcza, jeżeli miało być to perswazyjne jakieś artykuły, tak. Zdarzyło mi się popełnić takie, ale to żałuję takiej tematyki i na pewno nie chciałabym podobnych tematów poruszać, jakieś właśnie pożyczkowe, albo tematy związane z jakimiś środkami. Miałam takie na początkach tam właśnie tej mojej drogi zlecenie, jeśli chodzi, nie wiem, o środki na potencję. Gdzieś czułam taki dyskomfort mocny, pisząc o tym, czy jakieś na przykład, nie wiem, masaże, tak, erotyczne, oferta takich usług, to niby nie jest trudne. Znaczy, jeśli chodzi o informacje na ten temat, no to pewnie internet jest zalany, tak, jakimiś tam wieściami o tych środkach na potencję, o masażach erotycznych,
ale bardziej chodzi o taką trudność w sobie, tak? Taki właśnie ten dyskomfort, który powodują niektóre tematy, ich przedstawienie, ich opisanie, ich takie ugryzienie odpowiednio, tak? Więc to chyba taka trudność jest dla mnie gorsza, ten dyskomfort był, bo teraz, no, tak jak mówię, unikam tematów, które właśnie ze mną nie rozumują. Ta trudność jest gorsza niż taka trudność, jeśli chodzi o na przykład właśnie brak materiałów, informacji. Ja to zdecydowanie mówię, że to sexy tematy są. No, sexy wprost, tak, to nie ma co ukrywać. Ale bardziej mi może chodzi o takie właśnie poczucie tego, że nakłaniania do kupienia takiego właśnie, wiesz, środku na potencję, jakiegoś tam masażu erotycznego, nie wiem, no we mnie to sprawiało ten dyskomfort, gdzieś to w środku było takie niekomfortowe, dlatego tak jak mówię, no wolę pisać o maszynach CNC niż o jakichś środkach na potencję. Ja cię doskonale rozumiem, bo ostatnio zacząłem się edukować na temat finansów, zarządzania finansami, wychodzenia z długów, tego typu rzeczy. I nasłuchałem się wieczorków, naczytałem się e-buciów i tam jest coś takiego i posłuchałem sobie, poczytałem. I teraz jak patrzę na te reklamy wszystkich tych, nie chcę podawać nazw, bo nie chcę kryptoreklamy tutaj robić, ale tych wszystkich pożyczkowych rzeczy, że chcesz mieć samochód? Weź kredyt. Chcesz jechać na wakacje? Weź kredyt. Chcesz sobie kupić gitarę? Weź kredyt, weź pożyczkę, weź chwilówkę. No nie ma nic lepszego niż wzięcie chwilówki na 3000 zł, żeby Cimia Dolnego na wakacje. Nigdy w życiu dzisiaj nie zmusiłbym się do przekonywania kogokolwiek, że to jest dobre, że to w potrzeby, że to jest najlepsze rozwiązanie w danym momencie i że to jest korzystne dla klienta. To po prostu nie przeszłoby mi to przez palce. No to są te tematy, które sprawiają ten typowy dyskomfort. Właśnie to jest ta trudność, że w ogóle pewnie są osoby, które nie mają jakichś obiekcji, żeby pisać o takich rzeczach, no bo jednak mamy takie artykuły w internecie i różne tematy są poruszane. Ale fajnie jest pisać jednak właśnie w zgodzie ze sobą, tak? Bo jednak jest tyle tych tematów, tyle tych specjalizacji, tyle różnych rzeczy, o których można pisać, tak, w internecie i poza nim, że nie trzeba iść w kierunku takim, w którym po prostu my się z tym źle czujemy. I to jest chyba ważne, żeby być jednak w zgodzie ze sobą, bo to jak w każdej pracy, tak, czuć się po prostu okej, etycznie i dobrze na sam koniec dnia z tym, co się robiło. No i każda tematyka jest okej, jeśli się z nią czujemy, no i jednak, ale są jednak takie właśnie te kontrowersyjne tematy, tak, jak chodzi o kasę, jak chodzi o jakieś tam seksualne strefy, no warto pisać o tym, z czym się po prostu dobrze czujemy. Mamy niekomfortowe zlecenia omówione, a teraz czas na niekomfortowych klientów. Czy miałaś w ogóle takiego klienta z piekła rodem, którego będziesz... Wnukom będziesz o nim opowiadać? Trochę tak. To było właśnie na samym początku. To był dyskomfort, że wiesz, wchodzę w branżę, tak, gdzieś tam zaczynam się nią interesować, a trafił się jakiś klient, nie wiem, tam po pół roku. Bo w ogóle wchodziłam w branżę, jak pracowałam nadal w firmie transportowej. No to nie było tak, że ja sobie, nie wiem, rzuciłam robotę i dopiero zajęłam copywritingiem. Tylko pozwoliłam sobie na stworzenie tej takiej poduszki finansowej i takie ustabilizowanie się właśnie kopii, zanim odeszłam z etatu. I to jest w ogóle nawet, Daniel, nagrywałeś o tym odcinek chyba ostatnio, żeby mądrze zaczynać, tak, wejście w tą branżę, tak z głową, z jakąś poduszką finansową, zabezpieczeniem, przygotowaniem, nie żeby od razu rzucać wszystko i bęc do wkopi, nie? Skok, no nie. No to właśnie wtedy, kiedy jeszcze pracowałam w firmie transportowej, budowałam sobie tą bazę klientów, miałam fajnie tą agencję, no to wtedy trafił mi się taki prywatny klient, który, no niestety, ale to było jakieś jednorazowe zlecenie, nie było duże. Tematyka, nie wiem, chyba jakaś o wodzie, nawet dokładnie nie pamiętam, co to było, ale kiedy oddałam teksty, no to pan gdzieś tam
przeczytał je, zadzwonił do mnie i stwierdził, że dwa zdania są bardzo podobne do jakichś dwóch innych zdań w innym artykule. Nie były absolutnie nie były identyczne, tylko było gdzieś to, że brzmiało podobnie, słowa były podobne i powiedział, że sprawdził to właśnie w jakimś tam programie. No i te dwa zdania to naprawdę paskudnie. Jak w ogóle można coś takiego robić, jak można plagiatować, co oczywiście nie było wskazane jako, nie było plagiatem, jak można, nie wiem, tak podchodzić do tej pracy, to jest nielegalne, to jest złe, on sobie na to nie pozwoli i były już nawet momenty w tej rozmowie, gdzie pan twierdził, że chyba mnie musi podać na policję. Nie wiem, czy policję, do sądu. No było tak, że po prostu wprost zasugerował, że mi no, zagroził jakimiś konsekwencjami prawnymi. Wiesz, no ja byłam wtedy, zaczynałam tak naprawdę, tak nie znałam się nie wiadomo jak na tym wszystkim, tej otoczce. Wystraszyłam się. Wiedziałam, że nic złego nie zrobiłam, no bo to naprawdę były jakieś tam po prostu podobne zdania do innego jakiegoś tam tekstu. No i się bardzo z panem pokłóciłam. Na początku byłam zdziwiona, tak? Gdzieś tam skończyliśmy tą rozmowę, potem starałam się z nim jakoś rozmawiać na ten temat dalej. No i finalnie skończyło się tylko na jego oburzeniu, jego złości i tych groźbach. No ale nie wiem, chyba mnie nie podał nigdzie, bo nie wiem, nie dostałam nic i nadal tu jestem. Nie trafiłam do więzienia. Dobra, teraz to już się może nawet przedawniło, ale ja pamiętam, że miałem takiego klienta i popracowałem dla niego jakiś czas i mój ziomek też dla niego pracował. Pracowaliśmy we dwóch i ziomek został u tego klienta. Ja go rzuciłem, bo miał surowe i wysokie wymagania, którym ja podówczas nie mogłem sprostać, bo byłem na etacie. No to ja go zostawiłem, ziomek został i ziomek za jakiś czas przychodzi i mi się skarży, że on mu każe osiągać wynik 95+ w surferze, stawiać wszystkie słowa kluczowe, 10 słów kluczowych od góry ma być wszystko na zielono, a jednocześnie poniżej 10% plagiatu według narzędzia Q-Text. No i ziomek był taki strasznie sfrustrowany, no bo samo wstawienie słów kluczowych, tak jak mają być wstawione, powodowało, że tego plagiatu było 15%. No to on to powiedział tak, że on mi każe, tak jakby mi kazał wskoczyć do basenu i się nie zamoczyć. No to trochę pan takie sprzeczne komunikaty wysłał. To trzeba trochę sobie urealnić oczekiwania i to też jest nasza rola, żeby klienta uświadomić, że są rzeczy, które da się zrobić i są rzeczy, których się zrobić nie da, no bo jak siedzisz w ubezpieczeniach i piszesz o ubezpieczeniach i po raz kolejny w artykule pojawia się temat obowiązkowego ocena samochód posiadaczy pojazdów mechanicznych, no to na ile różnych konfiguracji możesz napisać to, że to określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniu funduszu gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. No jak inaczej chcesz to napisać? Na ile sposobów możesz to napisać? Masz samych firm ubezpieczeniowych, masz 30. Jeśli każda z nich napisze jeden artykuł na swoim blogu, no kurde, nie ma bata, że któraś po którejś nie powtórzy. No, są rzeczy, mówię, że są rzeczy możliwe i są rzeczy niemożliwe. No tak, są tematy, w których my po prostu, nie wiem, nie zbudujemy Rzymu, tak? Nie stworzymy treści po prostu totalnie jakichś oryginalnych, kreatywnych, których nikt nigdy nie użył. No to jest niemożliwe, tak? Bo jednak tych treści mamy mnóstwo w sieci. Tematy bywają naprawdę podobne, klienci bywają podobni. I to nie chodzi o to, żeby tworzyć, nie wiem, dzieło sztuki, tak? I nie chodzi też o to, żeby plagiatować, bo to ani w tą stronę, ani w tą stronę. No ale jednak takie mamy realia, że warto, wiadomo, być otwartym na, no głównie tak, klienta oczekiwania i jego jakieś tam potrzeby, no to o to chodzi, ale fajnie powiedziałeś, żeby urealniać czasami, tak, że są rzeczy, których nie przeskoczymy, których nie zrobimy inaczej, które mogą tak być, a właśnie tak mogą nie być, to chyba chodzi o taką rozmowę z klientem, właśnie taką po prostu ten kontakt z klientem. Nie tylko
mailowy, tak, czasami, jak, bo są tacy klienci, którzy preferują tylko mailowy kontakt, no i to jest fajne dla kogoś, kto tak nie lubi za bardzo rozmawiać, telefonicznie, wideo, okej, no ale są sytuacje, w których warto pogadać z klientem wprost, tak, bezpośrednio, słyszeć siebie, zobaczyć i to buduje fajnie relacje i pomaga też więcej rzeczy komuś właśnie urealnić. Tutaj dodam też, że warto w rozmowie z klientem nie ściemniać, bo raz, że klienci to widzą, a jeśli nie widzą, to wyjdzie. Więc myślę, że ci klienci bardziej świadomi, bardziej będą nas szanować za to, że powiemy, że czegoś się nie da zrobić i powiemy, dlaczego się nie da tego zrobić, albo że nie warto tego robić, niż jak powiemy, że okej, zrobię, a potem albo zrobię, albo nie zrobię, albo się wywalę, albo będzie problem. Kolejne pytanie. Lena, do ciebie. No już w branży jesteś jakiś czas, ale jakbyś mogła zidentyfikować taką jakąś jedną główną rzecz, która w największym stopniu wpłynęła na twój rozwój i twoje zarobki, to co by to było? No, okazuje się, że chyba ludzie. No tak, ja wiem, że znowu się powtarzam, ale to taka ta trochę samotna praca. No jak gdzieś długi czas tak właśnie działałam solo. Ale kiedy otworzyłam się tak na właśnie jakieś tam spotkania online, mastermind, partnerstwa produktywności, wirtualny coworking, no to naprawdę dodaje to bardzo, daje wiatr w żagle, tak, pozwala właśnie wymieniać się jakimiś doświadczeniami, inspiracjami, przegada z tym swoje problemy, ktoś coś doradzi, ktoś coś zasugeruje, ktoś powie, że ma tak i da się inaczej. To jest naprawdę ogromną wartością w zdalnej pracy, ten kontakt, żeby jednak go nie zaniedbywać. Mogą być jakieś grupy, mogą to być jakieś takie stacjonarne miejsca online, ale żeby być otwartym też na inne osoby w branży, na innych copywriterów i w ogóle nie traktować wszystkich jako konkurencję, tak? Że każdy copy, no to jest mój konkurent, nie mogę z nim, nie wiem, pogadać, muszę rywalizować. To jest bardzo takie takie niszczące podejście, tak? Bo wtedy się zamyka właśnie drogę, furtki, tak? Do kontaktu, rozwoju, inspiracji, rozmów. Dlatego to u mnie chyba na pewno zawsze będą ludzie. Przypomniało mi się z Asterixa i Obelixa z misji Kleopatra, że jak to jest być skrybą, dobrze? No to nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Gdybym miał coś powiedzieć, to cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi, którzy podali mi pomoc na dłoń, kiedy sobie nie radzi. Ale to coś no to właśnie jest, coś ten desen. Zresztą jest i właśnie miałem cię trochę podpuścić, że jak to rozmawiać z copywriterami, z konkurencją, przecież jak będziesz rozmawiać, że my teraz rozmawiamy, ja cię zabiorę zaraz zlecenia. To no tak, wiem, zabierzesz mi specjalizację, zlecenia, pomysły. Nie, no słuchaj, no to też nie jest... Znaczy, ja akurat spotkam osoby, które nie traktują innych jako konkurencję. Może dlatego, że ja tak nie robię, wiesz, i gdzieś naprawdę... To nie wiem, na przykład jak jest się studentem, tak, studiujesz, załóżmy sobie coś tam i masz grupę, no to co, no to ty z nikim nie będziesz gadać, unikać, nie wiem, traktować tylko jako potencjalnego konkurenta na rynku pracy w przyszłości? No nie, no to jednak daje ogromną wartość te relacje, na przykład na studiach, no, masz z kimś na piwo, masz z kim, nie wiem, na imprezę, z kim, od kogo notatki wziąć. No to trochę jak w kopii, tak? No też możesz z kimś umówić na kawę, nawet wirtualnie, od kogoś wziąć notatki, w sensie jakieś jego inspiracje właśnie, porady, jakieś jego tam doświadczenia. Warto mieć takich fajnych ludzi, pogadać z kimś, wymienić. No bo ja mówię, to mi dało ogromnego kopa. Nawet jeśli chodzi właśnie o jakieś moje takie wyjście do prywatnych klientów, trochę tam odstawianie agencji, takie właśnie podnoszenie stawek, no to najbardziej mnie zainspirowali do tego ludzie. To jak oni zaczęli opowiadać, że mają wyższe stawki, mają tak, robią coś inaczej. No i ja się uczę na ludziach tak naprawdę i od ludzi.
Nie mówię, bo oczywiście też kursy, jakieś szkolenia, e-booki branżowe, bardzo fajna sprawa i to też jest mega cenne. No i nie tylko darmowe, ale też płatne, bo to najwięcej jednak jest wiedzy w tych płatnych. Ale rozwój to też są ludzie. Jasne, tu się zgodzę. Czasem nam wystarczy zobaczyć kogoś, kto przeszedł daną drogę i pokazuje tę drogę, żeby samemu ją pokonać albo w ogóle wejść na tę ścieżkę. A mam wrażenie, że wiele początkujących, zwłaszcza osób, nie pyta po pierwsze dlatego, że chcą zrobić sami, żeby nie było, że ktoś ich, że się na kimś wożą czy coś, bo ich zdaniem jedyny sposób, żeby osiągnąć sukces, to jest właśnie, że ktoś cię za uszy wyciągnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że boją się pokazać słabość i niekompetencje, no bo przecież to, jak tego nie wie, jak można tego nie wiedzieć. Jesteś copywriterem i nie czytałeś Ogilviego? Ja jestem copywriterem i nie czytałem Ogilviego. Niech mnie teraz zlinczują. Ale przeczytam dla własnej frajdy. I jeszcze właśnie boją się tego linczu, że wejdą na grupę copywriterską i spytają, jak zrobić to, to, to i to, albo jak postąpilibyście w takiej i takiej sytuacji. I tam się zaczyna wtedy, ty się najpierw naucz stawiać przecinki, sieroto. Ty chcesz zarabiać za pisanie, a nie umiesz pisać? Do podstawówki. ChatGPT cię zastąpi. Znaj swoje miejsce. Tak jak mówisz, bo ja też zauważyłam, że na wielu miejscach jednak ten taki lincz i ta taka poprawność, taka właśnie no dopierdzielanie się tak o jakieś tam drobne sprawy, to jest. Teraz trochę bym widziała tego mniej, ale to nie wiem dlaczego, czy gdzieś tam rzadziej wchodzę w pewne miejsca, czy po prostu jest tego mniej, ale był taki moment, gdzie po prostu taka fala, wiesz, takich pomyśl się wylewała, nie? Jak o coś spytałeś, coś źle postawiłeś przecinek. Nie spytałeś, nie wiem, o to, jak postawić przecinek, tylko jak zrobić coś innego, a tutaj miałeś rady, jak postawić przecinek. No to są, może być jakieś zniechęcające, ale są osoby, które takie nie są. Warto jest znać. Ja wiem, że wczoraj wrzuciłem odcinek z Pawłem Gontarkiem i Paweł tak czasem lubi coś napisać celowo, niepoprawnie i patrzy, kto się pucuje za przecinki. Wtedy ta osoba nie dostaje zlecenia u niego. I to jest... Ej, to jest świetny łyk. Autentyk, nie? Albo rzuca hasło, że on płaci 2,50 za 1000 znaków i patrzy, kto się będzie pucował, nie? Kto najbardziej pyskuje, ten nie dostaje zlecenia. Nie dostaje. Także... Jeszcze nie obejrzałam odcinka, ale jestem mega właśnie ciekawa tego odcinka, bo to jednak też pokazuje gdzieś tam agencyjne trochę, prawda? Sprawy. I SEO, i to słynne SEO, no to mam do nadrobienia. No, fajny odcinek, fajnie idzie. Ale ja pytam jeszcze ciebie o to, jakbyś miała jedną radę początkującym copywriterom dać, tylko jedną, to co by to było? W ogóle tych rad to jest mnóstwo i wiele z cennych, ale jak ja bym miała powiedzieć jedną, no to nie stawiaj na jedną współpracę właśnie, albo inaczej, nie stawiaj na jednego klienta, nawet jeżeli jest naprawdę duży i daje ci ileś tysięcy miesięcznie, bo ja miałam takie zderzenie ze ścianą w tym roku w ogóle, gdzie nasze w nowy rok ja miałam takich dużych dwóch klientów, na których głównie stawiałam, nie agencyjnych, trochę się tak, wiesz, zasiedziałam. Było tak, że no wiesz, są stali klienci, fajnie, stabilizacja, po co szukać teraz akurat, jest stabilnie, a tu dzień po dniu najpierw jeden klient powiedział mi, że musi zerwać współpracę, bo cięcie kosztów nowy rok. I drugi klient zrobił to drugiego dnia. To samo, ten drugi mój klient. Gdzie ja zostałam z tam chyba dwoma, trzema klientami jeszcze, ale takimi, wiesz, no mniejszymi, tak? Gdzie ja jestem już na ZUS-ie, muszę płacić ten ZUS i to już nie ten niski. No to był taki dla mnie naprawdę ząk, wiesz, poczucie zagrożenia w ogóle, no jest źle, tak. I o tyle fajnie, że z tym jednym klientem, zleceniodawcą, dogadaliśmy się jednak. Co prawda wymiar zlecenia jest i tak mniejszy, bo też tam cięcie kosztów właśnie jest trochę gorzej, no jest mniejsze to zlecenie, ale dalej współpracujemy i to mi dało jednak to poczucie, że wiesz, nie zawaliło mi się wszystko, to tak całkowicie, więc to okej, ale na własnym doświadczeniu właśnie chcę to powiedzieć, że nigdy nie warto stawiać tylko na kogoś, jednego czy tam dwóch, tak, klientów,
tylko zbudować sobie takie zaplecze, żeby coś było w razie był, jacyś klienci, jakaś właśnie kasa, na te opłaty na jakiś tam ten czas i żeby nie było, że zostaje się z niczym z dnia na dzień. Bo fajne są te stabilne współprace, wysokie kwoty od jednego klienta, ale jakby ja bym miała teraz wybierać, to wolę więcej klientów, ale od każdego mniej kasy, niż dużego właśnie klienta czy dwóch i od nich dużo kasy. Więc jakbym miała wybierać, to wiesz, to właśnie tak, żeby to rozłożyć sobie. No, to nie chodzi o to, żeby unikać dużych klientów, stałych klientów i fajnych, długich, długofalowych zleceń, ale to prędzej czy później i tak zawsze się skończy, prawda? Ja najdłużej współpracuję chyba 4. rok właśnie z klientem, tym dużym, i nadal on jest, ale chcę też stawiać na inne teraz właśnie, zwłaszcza współpracę, nowe jakieś możliwości, nowych też klientów dodatkowo. No to jest taka dość dla mnie, po moich własnych doświadczeniach, teraz taki fundament. Dywersyfikacja, dokładnie. Łatwiej jest zastąpić tego małego klienta niż dużego, ale też czynności administracyjnych jest więcej. Dlatego osobiście lubię sobie balansować i lubię sobie mieszać, że mam tam 60 na 40 i zostawiam sobie trochę wolnego miejsca. I też słyszałem takiego tipa, żeby stale pozyskiwać klientów, stale, non-stop. Mhm. Nie tak, że złapię 5 i oni mi złapią całą zdolność usługową, całe moje moce przerobowe, mam z tego 12 kafli na rękę miesięcznie i jest fajnie, nie? I koniec. I ja teraz przestaję, bo może się okazać, że wypadnie ci tak jak mówiłaś, 2-3 klientów i nagle się okazuje, że masz 30% tego dochodu, a złapanie nowego klienta trwa. To zazwyczaj nie dzieje się z dnia na dzień, samo podpisanie umowy, skończenie tekstu, rozliczenie tego tekstu, to jest od podjęcia współpracy z dużym klientem do kasy może być nawet i miesiąc, nawet więcej niż miesiąc, więc stale pozyskiwać klientów. Wiesz, byłam właśnie, ja się w tym miejscu pojawiłam, gdzieś znalazłam, gdzie naprawdę dałam się oszukać temu właśnie, wiesz, bo zawsze pozyskiwałam klientów, zawsze gdzieś tam z tym działałam, ale był taki rok właśnie, gdzie ja odpuściłam, bo miałam i tak dużo tych zleceń od tego klienta, że nie miałam niewiadomo jak dużo przestrzeni na nowe i tak się naprawdę zagnieździłam w tym ciepełku na jakiś rok. No i po tym roku, teraz to pierdykło, na szczęście nie do końca jednak, bo tutaj fajnie się udało dogadać i naprawdę bardzo cenna współpraca sama w sobie jest i długofalowa, ale tak, dałam się tak trochę sobie samej, wiesz co, rozleniwić w tym właśnie w tych klientach i potem się zderzyłam nagle od razu ze ścianą. Klientów trzeba szukać stale, już nigdy więcej nie szukania klientów u mnie. To po prostu oni będą szukani nieustannie, tak? I to też jest właśnie cenna rada dla każdego, żeby nie spoczywać na laurach, nie rezygnować z szukania, nawet jeżeli wiadomo, to zabiera czas, tak? Bo zabiera gdzieś tam energię. Ktoś tam odrzuci cię, tak? Ktoś ci powie nie, ktoś tam z kimś ci nie wypali, ale jednak są współprace, które fajnie się nawiązują i to jest tego warte. I zawsze mieć coś zaplecze i nieustannie właśnie szukać klientów. Fajne, podoba mi się. Dużo mi się podobało w tej rozmowie, dużo mięsa w tej rozmowie. Będzie takie kopi, nie? Ciągle. Takie wiesz, konkretnie, treściwie na temat. Tak, widać. Specjalizacja przemysłowa nie tylko w pracy, ale też i w wypowiedzi. Fajnie, że jest mięso. Myślę, że ludzie sporo z tego wyciągną, zwłaszcza ta dywersyfikacja i współpraca z agencjami, no i też to przełamanie schematu, że nie ma czegoś takiego jak kobieca czy męska branża. Mhm. Także to jest fajne. I ostatnie pytanie, gdzie cię można znaleźć w internecie? No na pewno moja strona internetowa, zdalnycopywriter.pl. Na pewno Instagram, gdzie jestem milena.dzikowska.copywriter. Jestem na LinkedInie. No i co? I na Facebooku. Też mam swego taką stronę, gdzie co prawda nie jestem zbyt aktywna, bo na fejsie rzadko się udzielam, bardziej właśnie Instagram na ten moment.
ale to są takie główne miejsca. No a w przyszłości zobaczymy, gdzie jeszcze. Mam trochę planów, no to może gdzieś się pojawię jeszcze indziej. No, ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja w imieniu swoim słuchaczy, widzów ci dziękuję za dzisiaj, za wiedzę, za przybycie, za półtorej godziny twojego czasu i dobrego dnia życzę. Ja też dziękuję i dobrego dnia wszystkim. No, siema. Hej, hej. W tym odcinku to jest wszystko. Czy podobało ci się to, co mówiła Milena? Napisz w komentarzu, jaką jedną lekcję wynosisz z tego odcinka dla siebie i jaką jedną rzecz wdrożysz w swoich działaniach po jego odsłuchaniu. W zależności od tego, gdzie tego słuchasz, zostaw suba dla YouTube'a, zostaw lajka dla Spotify'ka. Im więcej ludzi tutaj będzie przychodzić, tym wyżej postawionych gości będę mógł zapraszać. Dzięki, siema i cześć.